Witam wszystkich ze Szklarskiej Poręby. Jesteśmy na szlaku żółtym. Idziemy na Śnieżne Kotły. Ze względu na to, że są dwa szlaki zamknięte, no musieliśmy troszkę przerobić naszą trasę. Idziemy po takich kocich łbach tutaj, zobaczcie. Do połowy szlaku żółtego, spod wyciągu, jest taka droga jakby dojazdowa dla pojazdów, ale po pewnym czasie zamienia się w to coś takiego. Tak jak widzicie, tutaj zdaje się na tym drzewku jest oznaczenie tego szlaku. I tu na dole mamy strumyczek, który tak ładnie nam szumi. Ptaszki śpiewają. Przed chwilą śnieg sypał. Tutaj widzicie śnieg. Taki styropian padał. Tutaj macie jeszcze szczątki tego białego. Teraz wychodzi słońce, jest super. Podejrzewam, że jak dojdziemy na te Śnieżne Kotły, to widok będzie naprawdę super. Jakieś fajne fotki się cyknie, coś się posiedzi. Także słuchajcie, mamy połowę kwietnia. A, 16. No i śnieg spada tu jeszcze, tak? O, zobaczcie, tu jeszcze coś tam potrafi zlecieć. To taka chmura nad nami krąży. Taka chmura nad nami krąży i ona po prostu tutaj raz sypie, raz wraca. Robi się tak trochę szaro, ciemno. I za chwilę ona sobie gdzieś przechodzi i robi się naprawdę super. Więc warunki, słuchajcie, są wyśmienite na wędrówkę, bo nie jest gorąco. Jest fajnie chłodno. Ja na sobie mam taką kurteczkę z AliExpressu, co już wam kiedyś pokazywałem. Oczywiście pentaksior i oczywiście tutaj mój ekwipunek, czyli kijki z Osmana od dziewczyny, karimatka pod dupkę do siedzenia, ta taka też AliExpress 7 zł i nasz plecaczek tutaj kłęczui, czy nie wiem jak to się tam czyta, a w nim różne bajery. Będę miał ochotę, to wam pokażę. Ale na razie po prostu wchodzimy i ciśniemy. Także tutaj jeszcze chwila tego wodospadu. Wodospadu. Tego strumyka. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Chmurki są fajne, super. Jest mega jasno, mega fajnie. I tyle z mojej strony, idziemy dalej.